Tego to ja nie rozumiem do dzisiaj. To, co pamiętam, to na pewno od razu chciałem być podróżnikiem. Wiedziałem, że z tego pieniędzy nie będzie. Przynajmniej tak mi się wtedy wydawało, że to jest takie dobre rozwiązanie na życie, bardzo ciekawe, że mogę z tego, że tak powiem, mieć dużo zabawy, dużo fanu. Natomiast pewnie hajsu za dużo by z tego nie było, dlatego tak się okazało, że nie byłem podróżnikiem. Pan Bóg ma bardzo duży wpływ na moje życie, bo było w tym życiu wiele zakrętów, było w tym życiu wiele trudności i właśnie w tych momentach, w których było najtrudniej, czułem największą bliskość Pana Boga. Jak to się stało? Myślę, że to jest takie powołanie z pewnością też w pewnym sensie. Przychodzi taki moment, kiedy tą męskość trzeba w jakiś sposób ucieleśnić.